Polskie Radio Białystok. Szczęść Boże. Szczęść Boże, pozdrawiam. Z dużym zaskoczeniem wszyscy przyjęliśmy decyzję papieża Franciszka o mianowaniu księdza arcybiskupa metropolitą gdańskim, a ksiądz arcybiskup był zaskoczony. Jak ksiądz arcybiskup przyjął tę decyzję? Ja też oczywiście byłem bardzo zaskoczony, bo się nie spodziewałem takiej nominacji, tym bardziej, że niespełna 4 lata od kiedy jestem w Białymstoku. No ale taka jest wola Boża, taka jest wola papieża, dlatego trzeba ją przyjąć i przyjąłem ją w duchu wdzięczności i dziękuję za to, bo to też jest... No myślę, wyraz jakiegoś zaufania papieża do mnie, tak przynajmniej to odbieram. I obowiązuje nas posłuszeństwo kapłańskie, więc ja dziękuję papieżowi za to, że mnie mianował. Chociaż po ludzku, tak mówiąc, troszeczkę mi szkoda Białegostoku. Aby głoszona była Ewangelia, z tą dewizą rozpoczynał ksiądz arcybiskup posługę w diecezji białostockiej, swoją pierwszą posługę jako biskup 4 lata temu. Co przez te 4 lata udało się osiągnąć, a co może pozostało jeszcze do zrobienia, czego ksiądz arcybiskup żałuje, że już nie zdążył przez te cztery lata zrobić i już raczej nie zdąży. Tak, no przychodziłem tu z tą dewizą, z tym zawołaniem biskupim, aby Ewangelia była głoszona, bo zawsze uważam, że Ewangelia jest czymś dla nas wierzących, czymś zasadniczym, fundamentalnym, podstawowym, bo przecież jest to Słowo Boże, które daje nam światło, Słowo Boże, które nas poucza, Słowo Boże, które nam wiele rzeczy wyjaśnia, a przede wszystkim Słowo Boże, które pochodzi od samego Boga, to jest Jezus Chrystus, Słowo Boże spisane, Słowo wcielone, tak jak to w okresie bożonarodzeniowym nieustannie wyznajemy. A więc przede wszystkim to nie jest moja praca tutaj, posługa duszpasterska czy biskupia w tej archidiecezji, to nie jest moja posługa. To jest posługa Boża i z woli Bożej. Dlatego trzeba tego Boga słuchać. Trzeba słuchać to, co Słowo Boże kieruje do mnie. Dlatego też idąc po tej linii, starałem się w pierwszym rzędzie rozwijać ten klimat Eucharystii tutaj, bo Słowo Boże prowadzi do Eucharystii, do spotkania z Jezusem Eucharystycznym. A ponieważ mamy tutaj w Sokółce no tak wyraźny znak tej obecności Słowa Wcielonego, jakim jest... No, ta cząsteczka eucharystyczna, która 12, prawie 13 lat temu zamieniła się przynajmniej częściowo w zewnętrzną część serca Jezusowego, Jezusa w agonii, czyli no, jest to znak wyraźny, że Jezus czegoś oczekuje i stąd staraliśmy się ten klimat eucharystyczny głosić. Rozpoczęliśmy to nowenną, 2 lata temu, nowenną, wielką nowenną, nazwijmy to tak, może niewielka jak to kiedyś, ale nowenną eucharystyczną przez 9 miesięcy, od stycznia do września. Zakończyła się ona wielkimi uroczystościami w Sokółce. Jako kolejny etap tej nowenny, to miało być właśnie między innymi eucharystyczne pielgrzymki wszystkich parafii, z racji też na to, że mamy 3-letni program duszpasterski Eucharystii, a więc żeby ten klimat eucharystyczny był też rozwijany we wszystkich parafiach. Niestety pandemia nam nie pozwoliła na to. No liczyliśmy i liczymy dalej, to już może mój następca będzie, bo jest projekt przygotowany, już jest przygotowany plan czy program formacyjny konkretnie w Sokółce. Też robiliśmy już wszystko, rozpoczęliśmy formację eucharystyczną w Sokółce. Moim planem, moją wizją było to, żeby tam powstał taki ośrodek eucharystyczny. Już w tym momencie są przygotowywane też pomieszczenia do przyjmowania pielgrzymów, do formacji, do rekolekcji nawet. W perspektywie jest może nawet budowa jakiegoś ośrodka rekolekcyjnego, no ale to już będzie trzeba, ktoś inny się będzie tym zajmował. A więc to jest taka wielka posługa. Oczywiście bardzo dużo mówiliśmy też na spotkaniach dekanalnych z księżmi. No cała formacja kapłańska, którą żeśmy tak bardzo mocno akcentowali, żeby ta świadomość powołania kapłańskiego była mocna, żywa i żeby też ta świadomość pozwalała w jakiś sposób unikać tego, co jest niezgodne z posługą, z życiem kapłańskim. Także to było to. Oczywiście no, stworzyliśmy też, tak jak gdzieś to przy różnych okazjach też wspominałem, tak zwaną platformę liderów ruchów chrześcijańskich. A mamy tych ruchów
czy wspólnot religijnych w Białymstoku ponad 30. I zorganizowaliśmy po raz pierwszy 2 lata temu Wigilię Paschalną. To było piękne spotkanie. Oczywiście wtedy nam trochę deszcz przeszkodził, bo była msza święta, katedra była wypełniona po brzegi. Potem był przewidziany program dwugodzinny na placu przed katedrą. Rozpoczęła się tak zwane czuwanie i jednocześnie czas takiej rozmowy duchowej w starym farnym kościele. I to się odbyło. Natomiast na zewnątrz po pół godziny niestety przyszła ulewa duża i w ubiegłym roku z kolei pandemia nam nie pozwoliła. Ale wspólnota, która się zbiera regularnie i są omawiane programy, jest cykl też pod kątem formacji eucharystycznej. Zreformowaliśmy też tak zwany Instytut Studiów Białostockich przy seminarium i przy katedrze teologii przy Uniwersytecie Białostockim, który zajmuje się formacją katechetyczną, formacją teologiczną świeckich wiernych. Jednocześnie rozpoczęliśmy cykl formacji lektorów i akolitów i cykl formacji ministrantów. No też niestety pandemia nam troszeczkę w tym wszystkim przeszkadza. Częściowo są to wykłady prowadzone przez Skype'a, czy tam jakieś te nośniki społeczne, częściowo były spotkania. Także to też się udało nam poniekąd, po części w dużej mierze. No też taką wielką inicjatywą, która miała się odbyć, niestety z powodu pandemii została przesunięta, to peregrynacja obrazu Matki Bożej Miłosierdzia do wszystkich naszych parafii. Już był cały gotowy program tego, plan rozpisany, wszystko, wszyscy poinformowani i to miało się rozpocząć w ubiegłym roku w Niedzielę Białą, więc pierwszą niedzielę po Zmartwychwstaniu Pańskim niestety nie udało się. Otrzymałem piękny list od papieża Franciszka, żeby w każdej parafii odczytać, ale peregrynacja, jeśli w tym roku pozwoli sytuacja, rozpocznie się w późniejszym terminie. Ufam. Księże arcybiskupie, czyli diecezję zostawia ksiądz poukładaną, posprzątaną, kościół w rozkwicie, ze spokojną głową opuści ksiądz diecezję białostocką? Może nie wszystko jeszcze jest poukładane, bo to wiadomo, że to wszystko trzeba zawsze układać, trzeba porządkować, bo tak jak w domu, gdzieś tam wszystko się z łatwością można ten porządek jakoś stracić. Tak samo i w każdej diecezji, w każdej wspólnocie. Niemniej jednak myślę, że jakoś tak poczuliśmy wspólnie potrzebę porządkowania czy rozwijania różnych agend duszpasterskich i myślę, że to się udaje. Myślę, że no, będzie to kontynuował już mój następca. Wiele rzeczy było w planach, muszę przyznać, wiele rzeczy było w planach, no ale to do końca wszystko jakoś, no mówię, gdyby nie ta pandemia, to na pewno by było już było o wiele więcej zrobione. Czy jest coś, za czym ksiądz arcybiskup będzie tęsknił, myśląc o Białymstoku, o diecezji białostockiej? Jest wiele rzeczy, za którymi na pewno będę tęsknił. Będę tęsknił za tym dobrym poczuciem się na ziemi białostockiej, bo tak jak to poczułem od samego początku, no wiele życzliwości doświadczyłem, naprawdę ogromnie wiele i jestem za to bardzo wszystkim wdzięczny i białostoczanom i nie tylko, bo gdziekolwiek się nie pojawiłem przy wizytacjach duszpasterskich, to doświadczyłem ogrom życzliwości i za to jestem ogromnie również wdzięczny, będę zawsze pamiętał, modlił się i myślę, że z przyjemnością będę wracał. Dziękuję też wszystkim instytucjom, z którymi no, były raczej dobre układy tam czasem, takie czy inne drobiazgi były, bo to wszędzie są, nie? Ale myślę, że to nie o to chodzi, że czasem się nie zawsze musimy dogadać, czy nie zawsze musimy mieć jedno zdanie. Ważne, że te relacje były i w miarę dobre. 1 kwietnia to Wielki Czwartek, początek Triduum Paschalnego, też dzień ustanowienia kapłaństwa przez Jezusa Chrystusa i początek posługi w diecezji gdańskiej. Zostawi nas ksiądz arcybiskup przed świętami wielkanocnymi. Zostawię przed świętami wielkanocnymi, chociaż ze smutkiem, bo mówię, że już przygotowywałem się duchowo przynajmniej do tych świąt, ale z drugiej strony no, archidiecezja gdańska potrzebuje i kiedy powiedziałem, że no, w Niedzielę Palmową postaram się zorganizować ingres, to się też bardzo ucieszyli, że będą mieć święta już ze swoim biskupem, także no, coś za coś, także rozumiem doskonale,
że może było dobrze tutaj pozostać, ale też dobrze jest już objąć nową diecezję. I to jest taki dobry, myślę, wielki tydzień, a więc taki moment wyjątkowy w ciągu roku, żeby rozpocząć wspólnie tą nową drogę, tak jak Jezus wjeżdżał do Jerozolimy, nie wiedząc, co go czeka. Właściwie On wiedział, co go czeka. Ja może nie wiem, co mnie czeka w Gdańsku, ale myślę, że z ufnością podchodząc do tego wszystkiego, to myślę, że to będzie taki dobry wjazd, w cudzysłowie, do Jerozolimy. A z wiernymi tu ksiądz arcybiskup zamierza się jakoś pożegnać? Oczywiście nie mógłbym odjechać bez pożegnania, bo to tylko złodziej, jak to mówi przysłowie, ucieka. Ja nie uciekam i chcę się pożegnać. W odpowiednim momencie poinformuję, kiedy prawdopodobnie zorganizujemy mszę świętą tutaj w katedrze. Może jakieś dwa słowa skieruję, jakiś krótki list przynajmniej do wszystkich wiernych, żeby podziękować za wszystko, za modlitwę, za życzliwość, za ich obecność, za wspólne przemierzanie przez te 4 lata, no, mierzenie się z różnymi trudnościami, różnymi wyzwaniami, ale też za wspólne przeżywanie tej radości, bo były przecież i pielgrzymki różne, no i celebracje, i różne spotkania, naprawdę dużo tego było. A kto będzie następcą księdza arcybiskupa tu, w diecezji białostockiej? No tego to trudno mi powiedzieć w tym momencie, bo to dopiero będzie jakieś tam badania kanoniczne robione, czy to już Ojciec Święty zleci nuncjuszowi w Polsce i nuncjusz będzie tutaj próbował kogoś znaleźć. Nie ma takiej możliwości, żeby kogoś namaścić, wytyczyć i powiedzieć, że to jest najlepszy kandydat, bo na wybór nowego kandydata to jest dosyć szeroka konsultacja. A w takim razie jakie przesłanie dla tego nowego pasterza diecezji białostockiej ksiądz arcybiskup by zostawił? Ja przede wszystkim chcę mu powiedzieć, że ktokolwiek by tu nie przyszedł, to jeśli będzie otwarty i życzliwy dla ludzi, dla wszystkich, to zostanie przyjęty. I życzę mu tego, żeby z nadzieją, z otwartością i przede wszystkim z dobrym sercem szedł w tym kierunku, a doświadczy wiele naprawdę dobra. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Życzymy księdzu arcybiskupowi pomocy Chrystusa na tej nowej drodze i takiego prowadzenia jak tutaj. Dziękuję pięknie i też dziękuję mediom za piękną współpracę. Naprawdę doświadczyłem wiele wspaniałej współpracy z mediami. To trzeba podkreślić. To jest też na pewno piękne świadectwo wspólnego kroczenia i wspólnego głoszenia Ewangelii. My również księdzu biskupowi, arcybiskupowi dziękujemy za tę otwartość. Dziękujemy serdecznie i do usłyszenia i zobaczenia. Dziękuję. Szczęść Boże wszystkim. Szczęść Boże.